Cześć i witajcie! Wczoraj poznaliśmy już drugą propozycję na MOBA, na którego będziemy mogli głosować za niedługo na Minecraft Live. I jest to oczywiście pancernik, więc automatycznie wiemy, że drugie źródło przecieku okazało się prawdziwe, czyli będziemy głosować w tym roku na kraba, pancernika oraz na pingwina, którego dopiero poznamy dzisiaj wieczorem. Pancerniki mają występować na sawannie, a jego kolorystyka jest w różnych odcieniach brązowego. Jego pierwszą animacją jest fakt, że będzie mógł się zwijać. No, realne pancerniki zwijają się w kulkę, a z racji, że to jest gra Minecraft, to one tutaj będą zwijały się po prostu w kwadrat. Gdy jest zwinięty w kwadrat, to zajmuje jeden blok wielkości według tej animacji, ale tych rozmiarów nie brałbym tutaj na poważnie, ponieważ ciężko jest mi wyobrazić sobie pancernika w wielkości Shulkera. A w momencie, kiedy się rozłoży i zacznie się normalnie poruszać, to jego ciało już jest bardziej takim prostokątem. Oraz warto tutaj zwrócić uwagę, że ma bardzo słodki ryjek. A jego głównym zastosowaniem ma być to, że od niego będziemy mogli pozyskać fragment jego skrupy, ale nie zostało wytłumaczone, w jaki sposób on będzie nam je dawał. Prawdopodobnie będzie tutaj zastosowana podobna mechanika, jak mamy przy dorastaniu małych żółwi, które wtedy gubią fragment swojej skrupy, którą później możemy wykorzystać, żeby wykraftować żółwi hełm. Ale wracając do pancernika, to z jego odłamków skrupy będziemy mogli stworzyć zbroję dla naszego psa, czyli po prostu minecraftowego wilka. Z takich pozostałych rzeczy można zaobserwować, że rusza im się ryjek, kiedy wąchają, oraz kiedy zostaną zaskoczone, może gdy do nich podejdzie gracz lub jakiś agresywny mob, to właśnie wtedy będą chowały się do tej skrupy. Podsumowując, to jego zastosowanie mnie bardzo zaskoczyło i to w pozytywny sposób, ale szczerze mówiąc spodziewałem się jakiegoś lepszego zastosowania. Generalnie jeżeli chodzi o sam fakt pancernika, to ogólnie chciałbym, żeby był w Minecraft, ale na chwilę obecną, skoro jest to głosowanie, to mimo wszystko krab jest o wiele bardziej lepszy od tego pancernika. Tak się zastanawiam, czemu akurat na sawannie zaproponowali nam nowego moba, skoro mają tam inne zaległe rzeczy nam do dodania, jak strusie, termity, kopce termitów, baobaby, więc lepiej, żeby tym się zajęli, niż proponowali nam znowu coś na ten biom, gdzie prawdopodobnie to się tam znowu nie dostanie, więc znowu ten biom będzie stał pusty i kolejna rzecz, która mogłaby się znaleźć w tym biomie, pójdzie po prostu na tą ich półkę. Także znalazłem bardzo fajną koncepcję na Twitterze, jakby taki wilk w zbroi by mógł wyglądać i uważam, że ta propozycja jest kozacka, bo wygląda on tutaj całkiem spoko. A także autor tutaj zaprezentował, że ze skrup żółwi można zrobić zbroję dla Axolotla, co uważam, że akurat tutaj on wyszedł bardzo uroczo, oraz jeszcze ze skrup Shulkera można zrobić zbroję dla Aleja, ale uważam, że tutaj ten pomysł jest dość paskudny i wygląda jakby szedł na jakąś wojnę czy coś. I to tyle, jeżeli chodzi o to, co mam do powiedzenia na temat tego moba na chwilę obecną. Piszcie koniecznie w komentarzach własne opinie. Zastanawiam się jeszcze, jak rozwiążą ten pomysł z kapeluszem od pingwina, bo to jest strasznie nielogiczne, więc może mnie zaskoczą. Oczywiście o 17 się dowiemy i filmik wleci albo wieczorem, albo dopiero następnego dnia rano. Do zobaczenia.